nuklearnych. Amerykanie wybudują 4 małe reaktory jądrowe dla KGHM-u. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie. Polska jest dziś na progu transformacji energetycznej. Chcemy energetyki stabilnej, bezpiecznej. Wiemy, że ona musi się równoważyć. Wiemy, że z energetyką odnawialną są czasami z powodów klimatu różnego rodzaju problemy. Dlatego też chcemy rozwijać energetykę jądrową równolegle do energetyki odnawialnej. Zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. W rozwoju energetyki jądrowej Polska będzie współpracowała z Amerykanami. Pierwszym owocem tej współpracy jest podpisane dziś porozumienie pomiędzy KGHM-em i amerykańską firmą NuScale. Wybuduje ona dla naszego miedziowego potentata 4 małe reaktory jądrowe. Będziemy korzystać z projektów atomowych jako alternatywnego źródła energii. Robimy to, nie zaniedbujemy jednocześnie źródeł zielonych, a także projektów offshore'owych, a również potencjalnych źródeł wodorowych jako paliwa do napędu pieców hutniczych. Mówił prezes KGHM-u Marcin Chrudziński. Podpisanie tej umowy to ważny krok w ekspansji technologii SMR, czyli małych reaktorów jądrowych, podkreślał prezes NuScale John Hopkins. Technologii SMR, która jest pomysłem na wykorzystanie infrastruktury elektrowni węglowych, wykorzystanie po zaprzestaniu w nich wytwarzania z węgla, zachowania i przeszkolenia wykwalifikowanej kadry. Pierwszy z reaktorów nuklearnych KGHM-u ma zacząć działać już za 8 lat. Główna oskarżona w aferze Amber Gold została wypuszczona z aresztu. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny w Gdańsku. W maju 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał głównych podejrzanych w sprawie Amber Gold, Katarzynę i Marcina P. za winnych oszustwa i prowadzenia tzw. piramidy finansowej. Oszukali w sumie ponad 18 tysięcy klientów spółki na prawie 851 milionów złotych. Katarzyna P. została skazana na 12,5 roku więzienia. Marcin P. ma do odsiedzenia 15 lat. Wyrok jest jednak nieprawomocny. Katarzyna P. wyszła dziś z aresztu. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny w Gdańsku. Zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze. 3 razy w tygodniu będzie musiała zgłaszać się na komisariat policji, nie może opuszczać miejsca pobytu, ani kontaktować się ze współoskarżonymi świadkami oraz ma zakaz opuszczania kraju. Zabrano jej także paszport. Zaskoczenia decyzją sądu nie kryje prokuratura. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji sądu zostanie podjęta decyzja o ewentualnym zażaleniu.